Pokój i dobro, kochani. Dziś jest poniedziałek, 21 listopada. W liturgii obchodzimy wspomnienie ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Dzisiejsza Ewangelia opowiada o wdowim groszu. Wielu ludzi przychodziło do świątyni, aby oddać Panu Bogu to, czego im zbywało. Po prostu mieli więcej możliwości do podzielenia się. Natomiast ona przyszła, uboga wdowa, i oddała Panu Bogu wszystko to, co miała na swoje utrzymanie. Wdowa w ówczesnym społeczeństwie była osobą bardzo ubogą. Była zależną od innych ludzi, od łaski innych ludzi. Sama nie mogła zarobić, nie miała męża, nie miała nikogo, kto by jej pomógł. A więc każdy grosz oglądała kilka razy i zastanawiała się, jak wydać, żeby przeżyć. A jednak przyszła i oddała Panu Bogu wszystko, co miała na swoje utrzymanie. Kochani, jest takie przysłowie: można dać dużo i serce zranić, można dać niewiele i serce rozradować. I nieraz tak się zdarzało, że ktoś komuś dawał jakiś podarek i często upokarzał tym swoim podarkiem, dlatego że, jak to mówią niektórzy, z łaski na uciechę komuś dawał, pokazywał, jaki on jest ważniejszy i lepszy, i właściwie daje dlatego, że stać go na to i tak dalej. Natomiast są takie postawy ludzi, którzy potrafią nie tyle dawać, co dzielić się w pokorze serca. Spotkałem wielu ludzi również bardzo bogatych, którzy potrafili ofiarowywać coś komuś w sposób bardzo taki pokorny, żeby nikogo nie zranić, żeby nie okazać swojej wyższości, ale po prostu w sposób bardzo delikatny potrafili się dzielić. I takiej właśnie ofiary oczekuje od nas Pan Bóg. Żebyśmy nie dawali Panu Bogu ochłapów, jakichś resztek z tego, co nam zbywa. Abyśmy również nie dawali z jakimś żalem, ale z radością. Pismo Święte w drugim liście do Koryntian mówi, że radosnego dawcę miłuje Pan. I właściwie wszystko, cokolwiek mamy, to jest z łaski Pana Boga. Cóż możemy oddać Panu Bogu? Kwiaty do ołtarza? Pieniądze? Podarki? Nie bądźmy śmieszni. To wszystko przecież otrzymaliśmy od Pana Boga. W takim razie czego Pan Bóg oczekuje od nas? Co możemy Mu dać? Coś, co sprawi Mu przyjemność? Możemy dać Panu Bogu siebie. Po prostu siebie. Swoje myśli, swoje słowa, swoje uczynki, swoje trudności, swoje krzyże, swoje cierpienia, swoją pracę możemy oddać Panu Bogu. Chciałbym Ci jeszcze powiedzieć, żebyś nie bał się, że Pan Bóg pogardzi Twoim darem. Jeśli dajesz Mu serca, samego siebie i wszystko to, co jest dla Ciebie drogie, to Pan Bóg to doceni. Im więcej Ciebie kosztuje coś, tym bardziej Pan Bóg przyjmie to z ogromną radością. Dlatego, że w tym, co Ciebie kosztuje, wkładasz siebie, a więc dajesz po prostu Panu Bogu samego siebie. Pamiętam takiego niegrzeczniucha jednego, który spytał się, dokąd idę. Powiedziałem, że idę błogosławić małżeństwo. On mówi, czy mogę posłużyć, pomóc. Widział, jak inni służą i kiedyś uczestniczył, ale właściwie nie wiedział, jak to zrobić. Powiedziałem, że idę błogosławić ślub, więc mówi, że pójdzie razem ze mną. Służył do mszy świętej, a później po mszy świętej mówi, to ja pójdę do państwa młodych i dam im prezent. Ja mówię, a jaki prezent? Dam im orężatkę w proszku. Ja mówię, słuchaj, człowieku, daj se spokój. Oni na pewno marzą o takiej orężatce w proszku. Ale myliłem się, ponieważ kiedy 2 dni po ślubie przyszli do mnie, powiedzieli, wie ojciec co, mamy tutaj taką wielką torbę cukierków. Chcielibyśmy dać temu chłopcu, który służył nam przy świętej i który przyniósł swoją orężatkę w proszku i tak nas wzruszył tym swoim podarunkiem, że po prostu to był najlepszy prezent, jaki tego dnia otrzymaliśmy. I było to bardzo sympatyczne. Myślę, że Pan Bóg również cieszy się z każdego prezentu, któremu dajemy, jeśli dajemy po prostu z głębi serca. I jeszcze jedna bardzo ważna myśl, kochani, z dzisiejszej liturgii. Mianowicie dzisiaj obchodzimy wspomnienie ofiarowania Najświętszej Maryi Panny. To właśnie Maryja jest tą, która oddała Panu Jezusowi całą siebie, całe swoje serce. I patrząc na tę kobietę, która ofiarowała swój wdowi grosz, można by powiedzieć, że Maryja rzeczywiście oddała wszystko, co miała na swoje otrzymanie. Dla siebie nic nie zostawiła. Dlatego, że bardzo ważna rzecz jest, którą musimy zapamiętać. Nie jest ważne, ile dajesz Panu Bogu, ale ważne jest, ile zostawiasz dla siebie. Na zakończenie, kochani, przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący,
Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, papa. Do jutra.